Cześć, raz na jakiś czas robię takie zespolenie wszystkich moich figurek z Toybizu, żeby pokazać, jak rozrasta się moja kolekcja, że tak się pochwalę. No i akurat wyłożyłem wszystkie, więc wypada nakręcić filmik. Ostatni filmik, nie pamiętam, czy to było w 2016 czy 2017 roku, jak nakręcałem, odnośnie zespolenia kolekcji. Od tamtego czasu, no sporo tego przybyło. Jak widać, tak to wygląda. Ułożyłem to na stole w takim trybie trybunowym, stopniowym. Tak to wygląda. No i dobra, zaczynamy. Czyli od samego dołu. Klasyczny Spider-Man, Deathlok, Spider-Sense. Kolejny klasyczny Spider-Man, Black Shadow Spider-Man, Blackout, Executor, Ghost Rider. Po transformacji tutaj mamy zapomniałem tą postać, jak się nazywa, pomińmy, wiadomo, o kogo chodzi. Następnie mamy doktora Dooma, Spider-Man ze skrzydłami, Shocker, Dreadknight, Smite, Semp, Peter Parker, Adriatum Stary, Czarny Spider-Man, dwa razy Hobgobliny, Daredevil, Mysterio, Doktor Dziwu, Blade, Prowler, z tyłu mamy Armor Spider-Man, Morbiusa, Skorpiona, Johnny'ego Blaze'a, Spidermana pobitego, z tyłu mamy Lizarda, oczywiście trójkę naszych ukochanych, czyli Venom, Carnage bez maski, Doktor Ośmiornica, Super Possible Spider-Man, Tombstone, Vengeance, Spider-Pająk, Potwór, Punisher. Następnie mamy Srebrnego Surfera, Madame Web, Anti-Vampire Spider-Man, Cravena Łowcę, Skinnera, Spider-Mana strzelającego pajęczyną, Nurka Spider-Mana, Czerwoną Czaszkę, tutaj mamy Hydromana, Człowieka Wodę, następnie mamy Zielony Goblin, chciałem powiedzieć Hobgoblin, przepraszam, Zielony Goblin, następnie mamy Czarną Kotkę, Alien Spider-Slayer, Webswarm Spider-Man, Spider-Man sześcioręki po mutacji, kolejny nurek Spider-Man, nie kto inny jak Kameleon. Z tyłu mamy Morbiusa Potwora, Ghost Ridera i Lizarda. Następnie mamy Rhino. No tutaj też zapomniałem powiedzieć, że to i Rhino, przepraszam. Rhino z tyłu jest i Projektor Hobgoblin, Sandman, Namor, Skorpion, Phoenix, z tyłu mamy She-Venom, następnie jest Cable, Doppelganger, Spider, Vampire Spider-Man, Kingpin, Weapon X, Lasher, Spider Cyborg, Riot, Deep Sea Venom i Phage, czyli też Venom. Tak wygląda moja kolekcja figurek, które są luzem, ponieważ reszta kolekcji to już są pudełkowe wersje. Zdjęcie gdzieś wrzucałem, pudełek, ale na tą chwilę tak to wygląda. Mam nadzieję, że kolekcja się podoba, rozrosła się od ostatniego czasu. Trzymajcie się i cześć.